witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem tak wzruszona taką ilością młodzieży, która tu bierze czynny udział. Tak jestem, ja przeszło pół wieku, musiałam uciekać po aresztowaniu jednym, zwolniona, niby amnestia, a potem drugi raz mnie przyszli w nocy, ośmiu aresztować, mnie zastali i ja opuściłam kraj jako w 1945 roku. I ponad pół wieku przebywałam za granicą, ale wszędzie, zwłaszcza w Chicago, był taki patriotyzm wielki. Naprawdę myśmy się tak ciągle pytali, gdzie, jak jest ta sprawa tutaj, jak się zachowują. No, w mojej rodzinie to mój brat jeden siedział 10 lat w więzienia po kolei, a drugi w 1952 roku został rozstrzelany. Ja mnie by taki sam los spotkał, bo ja byłam na całą Polskę już jak komendantka NOW. Została, poszła do niewoli, żeby być z tymi młodymi dziewczęcami, które z Powstania Warszawskiego poszły do niewoli. I ja ją zastępowałam, byłam wtedy w NSZ, Narodowy Związku Walki. I potem jak mnie, no chyba jakiś opatrzność, tyle razy miałam dowody opieki opatrzności boskiej, że i tym razem właśnie jak mnie przyszli aresztować, to i mnie jedna pani, była przeziębiona, zatrzymała i dopiero rano dowiedziałam się, że 8 ubowców po mnie przyszło, żeby mnie aresztować. No wtedy bym już z więzienia nie wyszła, tak jak moje koleżanki też były rozstrzelane. I jestem dzisiaj naprawdę i wzruszona, i dumna z tego, co tutaj widzę. Tyle młodzieży, kochana młodzieży, ja to przeniosę wam za ocean, powiem, jacy wy jesteście patriotyczni, jacy wy jesteście zorganizowani. Ze łzami w oczach to widziałam wszystko w kościele, a tutaj ten pochód taki olbrzymi. Miałam zupełnie inne przemówienie przygotowane, ale nie, no może tylko wstęp powiem, tak jak was to widziałam, tak jak żeście byli wtedy w 1939 roku, kiedy wojna wybuchła. I myśmy śpiewali wszystko, co nasze w Polsce oddajmy. W drużynach harcerskich i to śpiewaliśmy na zbiórkach harcerskich, na obozach, nie wiedząc i nie przeczuwając, że w niedługiej przyszłości wiernie, z oddaniem i ogromnym poświęceniem będziemy służyć Polsce w imię zasady, którą nam przekazali rodzice, szkoła, kościół. Bóg, honor, ojczyzna. I tak to i z dumą patriotyczną możemy powiedzieć i przekazać dalszym pokoleniom, to właśnie i wam, że cały naród polski swoją bohaterską postawą wiernie służył Polsce w kraju i na różnych frontach wojennych, gdzie jej skazał los zawsze, wykazując niezwykłe bohaterstwo. To samo było i za granicą. Tak się wspaniale zachowała Polonia w Stanach Zjednoczonych, zresztą wszędzie. I jeszcze naprawdę no, taka i szczęśliwa i dumna, że tak żeście uświęcili ten rocznicę, czy jak to się święto, nie lubię wyględy, tak te nazwy. Musimy zmienić inaczej, bo co my nie byliśmy wcale wyklęci, tylko byliśmy niewzruszeni w swojej działalności, w swojej akcji. I Bóg wam zapłać, kochana młodzieży, że tak bierzecie udział w tym święcie żołnierskim, że czcicie pamięć tych, którzy oddali swoje życie w ojczyźnie. Nie zgodzili się na to, że naród w czasie okupacji niemieckiej był jednolity. Wszyscyśmy się zgadzali. Natomiast jak przyszły rządy komunistyczne, naród był podzielony. Niestety to było naszą klęską, bo niektórzy nawet wydawali tych, co, no, mnie na pewno ktoś zdradził, bym go
ten pan Sefroniuk, który mnie w Misku aresztował, doskonale wiedział o mojej działalności młodzieży wszechpolskiej przed wojną, ale będąc w więzieniach, w Misku, w Stalowej Woli, nie w Wyborze, w Misku, w Rzeszowie, w Warszawie, w Krakowie. Okna były otwarte, lato, upał, sierpień i słychać było te jęki tych bitych żołnierzy AK. To tego się nie da zapomnieć. Więc straszny był ten Sofroniuk. Jak ja wyszłam z więzienia, to w Krakowie mnie wypuścili 1 września, to przyjechałam do Stalowej Woli i poszłam do Sofroniuka, bo on był okrutny i powiedziałam, proszę pana, jest pan zdolny, młody, czego pan nie idzie na studia, ma pan za darmo studia, sobie, żeby poszedł, żeby tak nie męczył tych, nie mordował tych zwłaszcza młodych ludzi, bo on był okrutny. I mówię, niech pan, przecież pan za darmo będzie miał studia. I już byłam za granicą, jak siostra mi napisała, że zaczepił ją na ulicy i powiedział, idę na studia dyplomatyczne, bo mu radziłam dyplomatyczne, żeby z Polski poszedł. No i potem go aresztowali, to był w Berlinie jakimś attaché wojskowym. Więc tak, ja będąc, przeszło 50 lat za granicą, nigdy my tam nie zapomnieliśmy o Polsce. Jaka była akcja, jak żeśmy starali się pomóc. Dopiero po 26 latach przyjechałam i to byłam obserwowana i każdy mój krok był kontrolowany. Jeszcze raz dziękuję bardzo tym, którzy te święta wywalczyli, żeby obchodzić te uroczystości.